Witam wszystkich z tej strony Tula. My jesteśmy w Don't Starve Together, a ze mną dzisiaj jest... Caps. Tak, ze mną jest dzisiaj Caps. Jest to jeden z moich widzów, ale ma też swój kanał na YouTubie. Link będziecie mieli w opisie, także oczywiście zajrzyjcie do niego. Don't Starve'a też nagrywasz, prawda? Nagrywałem, ale teraz będziemy jeszcze prowadzili serię z Don't Starve Together, więc no. Właśnie. Zapraszam. Masz tam Simsy, widziałam, prawda? I Don't Starve'a też masz. Zresztą my z Capsem kiedyś dawno temu, jak grałam z widzami, to Caps ze mną grał, prawda? I tak właśnie stąd ciebie kojarzę. Grałem. Graliśmy tak, razem. Dokładnie. Tak, było bardzo fajnie, przyjemnie. Polecam gry z Tulą. Tak, żebym miała więcej czasu, to bym grała. Masa osób mnie prosi, żebym pograła, ale jak zacząłeś nagrywać, to sam dobrze wiesz, jak to wygląda, gdzie ty jeszcze nie masz rodziny, a masz mało czasu, prawda? A co dopiero, kurczę... Tak, to prawda. No. Nagrać, no, to jest faktycznie poobrabiać, coś... to zajmuje też sporo czasu, nie? Coś ciężkiego, no. Teraz biorę sobie jeszcze kasztany, bo chcę sobie zrobić taki ten kolczasty hełm, który jest ja tak świetny. Zbieram sobie, ja tak zbieram sobie wszystko, co mam pod ręką. Zbieraj, bo ty musisz o siebie zadbać, mój drogi. No właśnie, zbieraj sobie jedzenia przede wszystkim, bo u mnie z jedzeniem jest ciężko. Wiem o tym, bo już trochę pooglądałem twoją serię i tak, no... No, z jedzeniem ciężko. Ja jem głównie tylko mięso z potwora, także ty sobie nazbieraj coś normalnego, że tak powiem. Dobra, ja mogę żyć te 3 dni na owockach. Możesz. Będę dzisiaj wegetarianinem. Okej, coś tam może ugotować. I słuchaj, plan na dziś jest taki, z racji tego, że mamy wiosnę, zbliża się lato, na szczęście gigantów mamy z głowy, także o tyle dobrze, dopiero przyjdzie mu smog latem. A kurde, to gdzieś moje jajko zostało. Muchosmok przychodzi w ogóle, bo my go ostatnio widzieliśmy, jak był na takim biomie jednym. No on jest właśnie na... W końcu nikt mi nie napisał, bo on generalnie jest właśnie na pustyni, tak? No właśnie. A czy normalnie tak... przychodzi? Nie wiem. Kiedyś pytałam, nikt mi nie napisał. Ja nie wiem, bo ja nie grałam niestety. Wiesz co, kierujmy się już w stronę obozu, słuchaj, bo zbliża się noc. Okej, to ja idę za tobą. Tutaj jak wejdziesz sobie na dróżkę, to już tą dróżką... Powinieneś dojść. Czekaj, bo ja muszę ogarnąć, gdzie jest ta dróżka w ogóle. A, bo ty idziesz tam na górę. Tak, tak, na górę. Dobra. A szedłem w dół i tak, no wiesz. Nie, na górę, przyjdziemy do obozu, weźmiesz tam sobie parę rzeczy. I plan na dziś jest taki właśnie, że musimy znaleźć koniecznie mechaniczne, żeby mieć przekładnię, żeby mogła zrobić lodówkę. Bo niestety nie mam. Czyli dzisiaj wielkie lodu. Poszukiwania, tak? Tak, dzisiaj poszukiwania. Eksploracja. I dwie przygoda. Osoby będzie łatwiej, myślą. No też tak myślę, się ja jestem rozdzielamy i będzie jak fajnie. Biegnie. Aha, czyli bagna. Ja na bagnach jestem szybsza, tak, tak. O. A normalnie jestem wolniejsza. Mam jeszcze założone ubranie zimowe, dlatego że troszeczkę tu przemarzam. Tu są jeszcze jakby jagody. Słuchaj, tu możesz sobie wziąć ten hełm na przykład, siekierkę, broń. Takie rzeczy możesz sobie tu pozabierać, to co potrzebujesz. O Jezu, tylko broń akurat se pozabierałem, 1%. No to... Dobra, to coś tam... O, tutaj są jakieś. To zabieraj. To ty mnie broń, bo ty umiesz tak walczyć i te sprawy i... Ja? Co tutaj masz? Tomahawk. To jest takie do rzucania, możesz zabrać. Tak jak bumerang działa. Aha, spoko. Czekaj, muszę sobie tutaj odłożyć... Jak rzucę rzeczy. Tym w pająka, to mi się... On zabije pająk, tak? Powinien. Nie wiem, aha, jak to jest do końca silne, ale myślę, że powinien. Dobra, to na razie to zostawmy. To odłożę. Tak, tak, ale nie, bo to jest jednorazowe. Dorzuciłeś, dobra. Jak zwykle. Nie marcie. Zapominam o tym. To jest jednorazowego użytku, słuchaj, więc spokojnie. To ci się od razu, wiesz, zmarnuje. Dobra, chowam się za tobą, bo ty masz przyjaźń z mermami, a ja a no tak, tak. Wiesz. To prawda. Czekaj, odłożę sobie kilka gdzieś rzeczy. Łapa idzie. Może zrobię tak. Muszę poodkładać, bo mam cały ekwipunek zawalony. Nie poodkładałam po ostatnim graniu, niestety. Bo tu jak się wejdzie, to już szybko trzeba zaczynać, bo wiesz, czas leci. I tak to... Ale tu jest no plecak, wiem, słuchaj, weź sobie wiem, plecak. Wiem. Ej. Tutaj. Poczekaj, bo ja tak uciekam, że tymi mermami się chowam. Dobra, biorę. No, masz tutaj jeszcze krzemię. Dałam ci? Dałaś. Masz tutaj jakiś pęcherz. Stój. Poczekaj. No, stoję. Stoję, już nie biegam. Pęcherze jakieś. Wiesz co, mogłaś sobie to zatrzymać, jakbym umarł czy coś. Albo nie wiem, jakbyś tu umarła. Spokojnie. Mam radę. Masz trochę drewna.
co ja ci tu jeszcze mogę dać. Później mi to wszystko oddasz, to co ci zostanie. Okej, okay, okej. Okay. Jakby co. Dobra, chciałam sobie zrobić w ogóle, słuchaj, ten taki hełm z kaktusa. Co ja na to potrzebuję? Ostatnio przegląd na... O, to. Boże, 8, nie masz dwóch kasztanów czasami? Dwóch kasztanów, ja nawet drzewa nie ściąłem jeszcze. Aha, spoko. Więc jest problem. To nic, to najwyżej sobie zrobię po drodze. Ale w sumie na razie mamy te hełmy, co mi ostatnio zrobił Konrad. Dzięki Wickfried, to... Ej, tutaj, słuchaj, w Chesterze jest czapka zimowa. Weź sobie, bo tu teoretycznie jest wiosna, ale ja właśnie... Wiem o tym właśnie, kiedyś zamarzałam. Tak właśnie zginąłem chyba. Także weź przez sobie. To, że była wiosna, a ja myślałem, że już jest znowu. Cieplutko. I tak, czekaj, nie mam kompletnie żadnej zbroi. Trzeba zrobić zbroję sobie. Słuchaj, możesz sobie też coś tam porobić. Tak, broń i to masz. Na zbroję co ty potrzebujesz, bo zbroję musielibyśmy mieć. W razie czego? Raczej nie przymierzam czekaj, ale się zbroję, którą zbroję? No myślę, że drewnianą, nie? Drewnianą, okej. Okay. To potrzeba chyba... Czego tam potrzeba na tą zbroję? Drewno masz, prawda? Drewno mam, tylko dwie liny mi potrzeba. Już ci dam. Ja sobie może w sumie bym mógł zrobić, ale jak ty masz ten więcej, to mi daj. Proszę bardzo. Dziękuję, będzie dla kogoś innego później. No, jakby zostało. O Boże, dobra. Ile to mięcha. To chyba się będziemy musieli rozdzielić, co nie? Tak, tak. I słuchaj. Jezu, uciekaj, bo tu przecież są... Boże, no uciekam, to uciekam. Pozbierać. Chodź. Aha, czy ty masz jakieś jedzenie? Zrobiłem sobie ten dżem i ratatouille. Aha, no dobra. No to tak, że jestem jakby ubezpieczony. To teraz w którą mańkę mam iść? Zaraz ci powiem. Wyjdźmy tutaj trochę na środek. Zaraz się rozejrzę i powiem ci, gdzie pójdziemy. Kurde, jak ja nie znajdę, to będę musiała niestety kopać w grobach, a to się może źle skończyć. Słuchaj, poczekaj. Spojrzę na mapę. Gdzie byśmy mogli iść? Dobrze. Na pewno nie w prawo, na pewno nie tutaj w dół. Wiesz co? Już ci mówię. Chodź. Tu pójdziemy w górę, no bo ty nie masz mapy odkrytej, nie? Idę, idę. No nie mam, okay. Nie mam. Tak, tutaj chodź. I ty pójdziesz w tą stronę, a ja po... Tak. I teraz pójdziesz, słuchaj, tutaj, w górę, jakby tak po skosie. W górę po skosie, okej, okay, tak. To ja idę w górę. Dojdziesz do żabek. Będziesz miał takie, idź, żabki, przejdziesz dalej i tam, za tą częścią mam nieodkryty teren. Także tak jak idziesz teraz, cały czas idź prosto i tam już zacznie się teren, który mam nieodkryty. Dobra, mam żabki, więc jest spoko. I idź tak po prosto i tam sobie cały czas. Tą sierzynką. Tak. I później dalej jeszcze, no nie? A ja pójdę w tą stronę, bo mówię, chyba niestety mamy tutaj duży świat. I ciężko będzie to znaleźć, a jak nie, no to będę musiała w grobach, chociaż nie wiem czy... Właśnie, czy ty masz na ognisko, w razie czego? Sprawdź... No właśnie, właśnie zbieram. No, to... Ej, ale tutaj sobie... się mapa kończy. Jak to się mapa kończy? Serio? To jest koniec mapy, no, no to serio. W górę idź. Rusz się to... No, idź brzegiem cały czas w górę, tam się zaczyna... A nie, czekaj, tutaj jest jakieś złączenie, ale tutaj jest kolejny biom, tylko że on nie ma złączenia między sobą. To idź może w górę, słuchaj, wróć się. I przy brzegu w górę tam się zacznie liściasty. Dobrze. Tam też jeszcze nie byłam. Czekaj, tylko zetnę jeszcze drzewo i mogę lecieć. Dobra. Widzicie, jaka jestem wolna. Niech ja się rozejrzę. Tu przez te pszczoły to trochę ciężko. Nie, najpierw pójdę tutaj. Tutaj mam jakby co? Te. Groby, tylko że z moją poczytalnością. To groby ciężko. To pójdę przez ten liściasty, tak jak ten mówiłaś. Pokaż, czekaj, niech ja spojrzę. Tak, idź tam i przejdź tam kawałek, zobaczymy. Kurczę, bo nie wiem, gdzie tu jeszcze iść, bo ja mam bardzo dużo tej mapy odkrytej, a nigdzie nie ma, no nie wiem dlaczego. Kiedyś były jakieś błędy, że to się po prostu nie generowało, przynajmniej tak mi się jakoś wydaje. No co ty? No tak mi się jakoś wydaje, no nie wiem, czy tak jeszcze jest, ale kiedyś tak było. Nie strasz mnie nawet, że nie będę miała, bo przecież co ja zrobię? A co, na lodówkę potrzebujesz no, tej no, przykładnik? No, na lód, no bo przecież latem co zrobię? Słuchaj, no to jak nie znajdziesz, no to zawsze możesz, wiesz, zespełnować. No... Myślę, że widzowie ci to wybaczą, że tam... No jak nie znajdę, no to chyba, no bo kurczę...
Nie wiem, o kurde, to już się też kończy, widzę. Jeszcze tu przejdę. Wydaje mi się, że to chociaż jednak gdzieś zawsze powinny się zespełnić, prawda? Wiesz co, ewentualnie są to takie, są w together takie kłębki? To takie te, co się tak. turlają? No tam to też może być, ale często. Pustyni też jeszcze nie znalazłam. Aha. No, niestety. Ale czekaj, pustynia znalazłem. Znalazłeś pustynię? Znalazłem i pustynię i te twoje te. Przykładnie. Żartujesz? No nie żartuję, znalazłem. Mogę ci je ten utentykować to... i przenieść do obozu. No to spróbuj, słuchaj. A ja będę szła w tamtym kierunku, bo muszę sobie też odkryć. Ej, i handy. No bo na pustyni, nie? To uważaj. No wiem właśnie, ale handy są. W sensie, wiesz, nie dość, że to jeszcze handy i jeszcze kamień wskrzeszenia. O, to, no nie wiem, ewentualnie, słuchaj, możesz tam poczekać, ja spróbuję dobra, tam dojść. Dobra, mi tam pasuje, bo się handy biją z tymi o, no to mechanicznymi. No widzisz, przyniosłeś mi szczęście. Bardzo, no proszę, bardzo dobra, już cieszę. ubiły. O, no to świetnie, to zbieraj te przykłady. No zbieram. Czekaj. No to świetnie, będę mogła zrobić lodówkę, to będziemy musieli jeszcze trochę lodu nazbierać już. Bo wiesz, strażaki przede wszystkim muszę sobie no zrobić. To jest wytrzymałe. No bo to jest Don't Starve Together i tu jest wszystko mocniejsze. Wszystko. Ej, dobra, jedno zginęło. Dobra, okay. Drugie zginęło. Także ja zbieram. Jeszcze hand. Giń. Dobra. Kurde, tyle zginęło. Się dzieje, ej, nic nie widzę, no. No ale przynajmniej wiem, dobra, że mam. Dobra, zginęło. Ej, i... bo idzie noc, uważaj. A ja jestem spoko, to ja sobie pająka, zrobię tutaj ognisko. Zjem sobie coś, trochę się podleczę. Dobra, masz 6 przekładni, proszę bardzo. Świetnie, Boże. Także super. Zadanie na dzisiaj spełnione. No, to genialnie. Strasznie się cieszę, bo już kurczę mówię, wiesz, kiepsko będzie, no. Mhm. A tu teraz nie zobaczę, co ja na lodówkę potrzebuję dokładnie. Ale strażaki muszę sobie zrobić. No, nie no, jeszcze deszcz. Dla mnie akurat mam... deszcz jest super. Jednego kwiatka mi na parasolkę brakuje. Coś ty. Mhm. Kurczę, trzeba było zrobić, widzisz, nie po... ja zapomniałam, bo przecież ja sobie w deszczu mogę biegać, a ja mam tam tyle silka, że przecież bym milion parasolek zrobił. No, tych lepszych takich, nie? Mhm. A kuperki, właśnie, muszę w końcu porozwalać, chociaż coś tam mam, chyba ze dwa. Muszę porozwalać te, no, ołtarze właśnie, nie? Młotkiem będę miała. Super. Cieszę się bardzo. Boże, jaki ty jesteś daleko! Ode mnie, spójrz gdzie sobie jestem na daleko? Mapę. Przecież blisko byłem przed chwilą. No gdzie? Dobra, zaraz tam będę szedł w twoją stronę w cień. 6 przekładni to już ci chyba powinno wystarczyć. Czy właśnie, nie wiem. Jeszcze masz tutaj Maxwell. Pomnik Maxwella, to ci też to ten taguję. Będziesz miała marmur. Aha, jeden tylko dało, okej. Okay. Dobra, trzeba sobie tutaj zrobić i no. A jest tam muchosmok? No właśnie nie ma. Jezu, przepraszam. Przynajmniej nie odkryłem, ale wolę nie odkrywać. Ja w ogóle jestem przeziębiona, mam nadzieję, że to tak nie... Już jest lepiej, ale powiem ci, że 2 dni temu było kiepsko normalnie. Nie wiem, wiesz co, ciepło na dworze, a ja jestem chora, nie? Wiesz co, ale mnie też coś chyba łapie. Masakra. Kurde, szybciej, no. Dobra, jest dzień i idę do ciebie. Okay. Idę w twoją mańkę. Mam nadzieję, że no. Że się szybko spotkamy. Ty wiesz co, ten idź do obozu przyjadę. Najlepiej, słuchaj. No, obóz mam jeszcze dalej, podejrzewam. Wszystko masz i do mnie masz daleko i do obozu masz daleko tak naprawdę. No to o, świński król, wioskę znalazłem. Coś ty? Co tam jest? No serio? Jak chcesz coś fajnego, to zbieraj, ale świnie, czy mają? Glumer. Glumer jest? No Glumer jest. Ej, no to ja patrz. I tak muszę tam iść, wiesz co? Odkrywczy odcinek. Super, ale strasznie tutaj daleko. Tutaj masz Glumera i fletnie pana. O, to weź fletnie. Fletnie się przyda. No wziąłem fletnie. Musisz iść ciągle w górę i tutaj masz na tym. Ja ciebie widzę i wioskę, na mapie, i Glumera. Także dzisiaj bardzo odkrywczy odcinek. Tak, super. Cieszę się bardzo, bo bardzo istotne rzeczy znalazłeś. które są mi bardzo potrzebne. Także super. No to też może jakoś lato przeżyję, bo bez strażaków to sobie w ogóle nie wyobrażam, nie?
Ej, co to jest? Kaczki masz. Żartujesz, nie! No gęsi, no serio, takie małe latają. Wykluły się? Jedzą te. Jagody. Jadą ci jagody. Czekaj, już jestem blisko, poczekaj. No serio, kaczki są... I pełnia zaraz, bo się już kwiatki zmieniają. Ej, no to idę po glomera, słuchaj, w takim razie. Mhm, to leć. Zaraz się spotkamy. Tutaj jest jakiś chyba żer tych jagód, bo jest i indoor, i cztery kaczki, czy tam gęsi, jak to woli. Są, o. Faktycznie. Kurde, tylko ciekawe, gdzie jest to duże. Wiesz co, trzeba by tu coś na nie przyprowadzić, słuchaj. Myśmy już zabili w ostatnim odcinku. Przecież nie widziałeś, bo był właśnie gęsiołoś i myśmy go zabili. Tylko, czekaj, że zdążyła... Czekaj. O, dziękuję bardzo. Zdążyła jajo złożyć, kurczę, wiesz, i... Mhm. O, ej. Jezu! I tak we mnie. A to mi przypomniało, że nie mam nadal piorunochronu w obozie, nie? Ej, i to jest właśnie problem, bo wiesz... No wiem! Wszystko. Ej, może dobra, wytrupimy, teraz sobie zrobię parasolkę. O, no właśnie, to zrób sobie parasolkę, bo tu jest dużo kwiatków. O, są świnie, mhm. Faktycznie. No i tutaj masz glumera. Już, czekaj, spróbuję wytropić sobie... O, w tą mańkę. Mnie świnie atakują. Owce! Byś mi pomógł zabić. No tą wiesz. To już by był w ogóle dzisiaj odcinek ten... No. No. Ale chyba odkrywczy. Chyba będzie koalefant i to taki... Z tych takich, wiesz, o Boże, psy. Z tych takich lepszych? No, co mam z tego moda, bo zielone, kurde. Zaraz mnie dziabnie, czekaj. Szybko. Okej, okay, dobra. Teoretycznie jak przemochny powinna być szybsza, ale Ale teoretycznie. W praktyce to ale się nie sprawdza. Ale ponoć jak będę cała przemoczona. Ej, zimno mi. Nie masz na ognisko? Nie mam na ognisko, gdzie ty jesteś. No co ty gadasz? Psy mnie gonią, nie zajrzę do mapy. Help. A czapkę help. Załóż. Ej, muchosmoka ci znalazłem. Oh my god. No. To ogrzejesz się przy... O Jezu, ja też zamarzam. Będzie mi cieplutko. O matko, i znowu piorun koło mnie. Zdążysz do mnie tu dojść, czy nie bardzo? No, czekaj, bo ja zaraz zginę. Nie! Dobra, gdzie ty żyję? Jesteś? Chodź szybko, bo ty już jesteś bliżutko. Okej, jesteś tutaj. No. 10 życia, tam to bierz do leczenia, dałam ci tam te. No to biorę to właśnie, tylko że tak bierz to. Kitrałem. I bierz to. Więcej nic przy sobie do leczenia nie mam. Powinno ci trochę tam podnieść. Dobrze, że mnie jeszcze ten muchosmok twój nie zauważył, bo tak. No, jest pięknie. Super. To ja ci pokopię w takim razie ten, to, no, kamienie. Mhm. Właśnie, bo ja przecież tropiłam tego i co się z tym stało? A, i dupa, i zgubiłam już. W Boże, tu jest faktycznie. Mhm. Wow. Mhm. No nie, może patrz, ja... ile ja ci rzeczy dzisiaj znalazłem. Podziękuję za mowę smoka. No, akurat mowa smoka mówi, że... Ej, a dzisiaj pełnia ma być chyba, tak? No, to lecimy to do kamera. No. Tu przy okazji jeszcze pozbieram z tych kłębków, może akurat coś jeszcze fajnego wypadnie. No i jestem cała przemoczona, i co? Nie wiem, czy jestem szybsza, jakoś tak... Wiesz co, chociaż ja Konrad mówił, że to jest... Mi tak spada. Ej, tutaj są handy, zbiorowisko, faktycznie. Lecimy bokiem. To kurde, tam blisko są kwiatki, to musisz... Co? Aha, przecież pozbierać sobie, no nie? No muszę. Gdzieś łąka jest, no z handami może nie... Chociaż kły by mi się przydały, no ale dobra, na razie zostawmy. O Boże, tu mnie będą świnie gonić, nie? Nie no, one śpią. Aha, dobra. Ale one... Jeszcze wilkołaki się zaraz zmienią. Gdzie ten glomer? O, jest, dobra, szybko. Trzeba go rozwalić. A sobie wezmę kwiatełki? Tak, zbieraj. Ej, co ej, właśnie, bo... A dzisiaj na pewno będzie pełnia? No ty tak mówiłeś. Tak to by się wszystkie kwiatełki zamieniły. To chyba nie będzie. O. Ja tak, wiesz co, na nie zwróciłam, bo ty powiedziałeś, że będzie pełnia. No bo jeden kwiatek był taki ten, taki no to wiesz. Może taki był! No wiesz co... Dobra, tu jest ślad. To spróbujemy może tutaj. Ej, to ja się w razie będę koło ciebie trzymał, no. Bo ja nie mam na ten. To chodź. Na ognisko. Może jeszcze... No, noc. Pełnia. Za 10 dni co najmniej. No to co ty?
Wiesz co? Ej. No. No. Dobra, to wiesz co, ja sobie zetnę, bo potrzebuję dwóch kasztanów jeszcze. Bo tutaj w tym modzie... A zobacz, masz też tego moda dodatkowego od defaulta? Masz taką dodatkową zakładkę? Mam dwie dodatkowe. O, no to też masz. O Boże! Widzisz to? Uciekaj! O fuck! Ale one cię kochają, one za tobą chodzą i w ogóle... Chodzą za tobą chyba. Cicho. No serio. Walcz, a nie uciekasz. Ja muszę ten odmoknąć. Odmoknąć? Odmoczyć się. Czekaj. Słuchaj, to idź ścinaj te drzewa, a ja tu będę z nimi walczyć, jakbyś mógł, bo tam... No i kolejne wyjdą. Nie, idź, spróbuj. No dobra. Zobaczymy. Bo przydałoby mi się, kurde... Nie, drzewa te! Które? No, od tych drzewców! Aha, o te ci chodzi, no. Ale one i tak takie mają te macełki. To ej. Nic! O kurde, nie, to chyba nie da rady. Dobra, uciekaj! No bo... One nie... No. No to dupa. No to dupa. Bo ja nie mogłem ich uderzać, bo one są ten, na nie są najlepsze. Ej, wywaliło mnie. Coś ty. Mhm. Kurczę, no to bardzo niedobrze. Całego Dunstarwa mi wywaliło. Postaram się jeszcze dołączyć, ale... Oh fuck. Jesteś? Dołączam. Po prostu Dawnstar się cały wywalił, jak się zrobiłem duchem. Aha. Tylko czekaj, teraz muszę zrobić to tak. Dobra, bo to się źle skończy. Kurde, ale jak ty się pozbierasz teraz tam? Ogólnie to tam miałeś przy moich zwłokach letnie pana. No właśnie. No ale to była teoretycznie dzielna walka. Dlaczego ja nie założyłam? Dobra, już tam do ciebie wchodzę. O, już dzień? Trzeba by to było spalić. Tylko, że to wtedy się spalą wszystkie moje itemy. Czekaj, próbuję coś tu podnieść. Mhm. Właśnie widzę. Wolę. Wiesz co? Chwila, bo muszę sobie zrobić zbroję. Bo to się źle skończy. Tak jak w przypadku. Tak jak w moim przypadku. Wkurzające są te małe, te wyskakujące z nich. Kurde, wszystko zbieram, tylko nie to, co chcę, nie? Weź plecak był chyba pusty. Ale plecak mi nie jest potrzebny. Aha, bo ty i tak ten, dobra. Ej. Spoko, czekaj. Cię dobra, jeden się małe już lecą. Zamienił, nie jest źle. Tak, to super. Tylko, że ten gorszy, bo ten dalszy. Nie, dobrze! No i tu się... Może spróbuję... Cicho? Kurde... Spadaj, żeż! Ja nie mogę... A skąd tutaj jest mięso? Aha, bo tak, pewnie. Dobra, już wiemy. Poczekaj, bo jeszcze zobaczę. Co ja tu mogę wywołać? Nie bardzo mam... Co? Pęczyn wywalę. O, już! Dobra. Trzeba było poczekać, zanim się tu męczyć. Tylko pozbieram to, co się uda. W sumie tą czapkę mogłem też zabrać. Dobra, to wywalmy. W plecaku nie masz nic, mówisz? Nie miałem nic, kompletnie zero. Okej. Chyba.
Nie, nic nie miałem, bo ja nigdy do plecaka nie kładę. Okej. Zawsze mam, ale nigdy nic do plecaka nie wkładam. Czemu? Nie wiem, jakoś tak jestem uzwyczajony. Ewentualnie jak mam tego moda, co można robić sobie dodatkowy slot na plecak, to wtedy mam w plecaku zbroję, czapkę i włócznię. Taki zestaw do walki. O kurde, to się te kaczki. Zawsze tego mam po dwa i mi się kończy zawsze miejsce, więc... Aha. Okej, okay, sobie lecimy do domu. Wiecie? Gdzie to jest? Mam tu coś mapę chyba obróconą trochę. Ale to nic, słuchaj. Ważne, że znalazłeś tyle rzeczy, że... Przynajmniej byłem na coś przydatny. No, czekaj, muszę sobie założyć, bo mi teraz psycha spada, bo jak coś... Wiem, duchy... wiem. No. Duchy mają co do siebie, że po prostu straszą ludzi. W tym nawet takie wodniki. Okej. Okay. Ja muszę sobie obrócić mapy, bo... Dobra. Bo się mu nie połapię. Kurde, strasznie daleko to wszystko jest od mojego obozu, no. A powiedz mi, tam wszystkich tych mechanicznych już zabiłeś? Sześciutkich. Okay. Sześć było przekładni, sześć wziąłem. Mhm, dobra. To czyli więcej tam już nie ma, to chociaż... Nie ma sensu tam iść, bo to tak... Tam później był tak, taki las chyba, i lasty. Dobrze mówię? Mhm. Czekaj. Chociaż nie jestem pewien, wiesz? Tak mi się jakoś wydawało, że tam był las i lasty, ale teraz... Ale tam, to najwyżej tam później się przejdę, bo muszę i tak sobie to odkryć, prawda? Także zobaczę, co tam jest, a tam mówię, jeszcze nie byłam. Słuchaj, a ty się tu nie możesz odrodzić przy portalu? Ej, w sumie to tam było ten kamień wskrzeszenia. Ej, nie, poczekaj, a przy portalu nie możesz? Nie, no nie mogę. Wydawało mi się tylko, że na którym to było trybie? Na którym się dało? Nic, dobra. Nie, nie, ołtarza nie, nie mam bierz. Pojęcia. No, ołtarz jest tam właśnie przy tym. Nie, ołtarze szkoda, bo to, wiesz, mnie się przyda, jakby czasem coś, to... No wiem, wiem. Ja mam serce w obozie, wiesz? Jakbyś nikogo nie miała, to wtedy cię ten... No. Już blisko. To super. Zrobię sobie, słuchaj, lodówkę. Zobacz, co tam na te strażaki i pomożesz mi trochę jeszcze lodu zgarnąć i będzie to kończy. Dobrze. Dobrze, dobrze. Dobra, już jesteśmy. Dobrze, że tutaj masz tyle tych jagód, to się tyle też posilę, bo tak. No poczekaj, to... Aha, bo tu użyłam mięso. Czekaj, jeszcze szybko ja wezmę tam, trzy... Ten. Aha, i sobie zrobisz ten, jedzenie. Tobie... Ej! Wywaliło mi. Naprawdę? Naprawdę. Patrz, jakiś jest błąd i ciekawe, od którego moda. No właśnie. Kurczę, zobacz. Ja to zostawię, bo będę pisała do tego, do Brainiego. Także aha, powiem mu, żeby zobaczył, może zobaczy, o co tu chodzi. No jest błąd, od któregoś moda zapewne, nie wiem, to zobaczę. No to trudno, no to najwyżej tutaj skończymy, no bo teraz bez sensu już i tak jest prawie 30 minut, no patrz. Kurczę. Nie fajnie. Nie lubię takich sytuacji, bo zaraz mi się kojarzy, że wiesz, mi się popsuje save i będzie dupa z tego, bo już tak wiele razy miałam przy takich crashach. Co, ja na przykład nie lubię takich sytuacji, gdy nagrywam, bo to jest wtedy takie, no... No, ale szczęście, że to teraz, a nie gdzieś tam, kurczę, w środku. No właśnie. Także, no cóż, kochani, no wybaczcie nam, ale tutaj już skończę, no bo widzicie sami, co się stało. Także dziękuję ci, Caps, bardzo serdecznie za pomoc. Przyniosłeś mi szczęście, znalazłeś wiele istotnych rzeczy. Tak, i link do kanału Capsa będziecie mieć w opisie. Także my się z wami żegnamy i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Pa, pa! Cześć!